Polsce powojennej w ogóle nie można się było różnić i sprzeczać o to, jak jest w Polsce aktualnie. W Polsce przedwojennej najbardziej dzielącą i kontrowersyjną kwestią było to, jak było w Polsce przed wojną. Podziały były tu dosyć jasne. Ci, którzy występowali po stronie nowych komunistycznych władz, uważali, że Polska przedwojenna była to coś najgorszego, co można sobie tylko wyobrazić. Trudno się zresztą dziwić, skoro ich mentor, niejaki Wiaczesław Mołotow, powiedział w przemówieniu, określił w przemówieniu II Rzeczpospolitą jako pokracznego bękarta systemu wersalskiego. Można go zresztą zrozumieć, ponieważ dla Związku Sowieckiego II Rzeczpospolita była jakimś nożem wbitym w serce tego kraju od zachodu. Trudniej naturalnie zrozumieć polskie władze, które też tak za Wiaczesławem Mołotowem uważały. To twoja Ameryka. Im bardziej władze komunistyczne obrzydzały lata przedwojenne, tym bardziej opinia publiczna uważała je za miodem i mlekiem płynące. Takie sformułowania jak przed wojną był to najwyższy podziw i największy komplement, jaki można było wówczas otrzymać. Z czarnej legendy tamtej Polski propaganda jednak uparcie nie rezygnowała. Znany był taki dowcip z przemówienia Władysława Gomułki, który mówił w swoim przemówieniu tak. Przed wojną Polska znalazła się na skraju przepaści. Po wojnie zrobiła wielki krok naprzód. Posada w Kasie Borych to dobra rzecz. Można żyć i to dobrze żyć, tylko trzeba do kasy pieszczotliwie. Kasiu! Czekaj pan, na urzędnika idziesz. W rocznikach statystycznych zawsze porównywano wyniki gospodarcze Polski z II Rzeczpospolitą, a więc z krajem, który nie istniał już od 20 lat. W tych zestawieniach Polska późniejsza była lepsza niż Polska wcześniejsza. Obowiązkowa lektura i film na jej podstawie nakręcony Pamiątka z celulozy, który dziś zobaczymy, pokazywały właśnie tamtą pańską Polskę z perspektywy człowieka z dołów, niejakiego Szczęsnego. Uch, wymiętusy. Bez majstra toście chojraki, a jak was wyrwał, to wam dudy zmiękły tchórze. Jak nie będziecie żądać, jak się dacie, to on was przez tę swoją centryfugę tak przepuści, że serwatkę z warsztatu wyleje. Pomimo tego, niejako wbrew własnej woli, pokazywał różne możliwości i atrakcje, których później w socjalistycznej Polsce już nie było. Chociażby takie, że można było zostać utrzymankiem bogatej majstrowej, co kompletnie było wykluczone już w Polsce powojennej z tej racji, że nie można było zostać w ogóle utrzymankiem z racji surowości obyczajów, a przede wszystkim z braku bogatych kobiet. Dobrze jeszcze tam, co? Do fachu ci to potrzebne? Masz pieniądze, żeby się tak uczyć i uczyć. 30 zł już mam. A wiesz, ile ja mam w swoim pudełeczku? Mydlarnię można otworzyć. Można było, jak pokazuje film Pamiątka z celulozy, prowadzić na przykład jakiś sklep, w którym były różne towary. Obie te rzeczy były w powojennej Polsce socjalistycznej naturalnie wykluczone. No i wreszcie można było zostać komunistą, kimś, kto się buntował otwarcie, jakimś wywrotowcem, organizować strajki, organizować wolne związki zawodowe, jednym słowem buntować się i w ten sposób zachowywać godność. No były to oczywiście rzeczy w powojennej Polsce absolutnie wykluczone. Co to szkodzi, powiadają, że każdy broni sprawy robotniczej po swojemu. Jeden po chrześcijańsku, drugi narodowo, a trzeci mocarstwowo. A gdyby naprawdę bronili, to byśmy wtedy tylko tyle powiedzieli, że zamiast tak uderzyć, to oni chcą tak. Dzisiejszy film powstał na podstawie powieści Pamiątka z celulozy, ale jego tytuł brzmi po prostu Celuloza. Upodobanie w czasach socrealistycznych do takich tytułów przemysłowych było po prostu powalające. Sam pamiętam dom wczasowy w Kołobrzegu, który nazywał się po prostu Węgiel Brunatny. Film został nakręcony na podstawie Pamiątki z celulozy Igora Neverlego, który to tytuł chyba lepiej oddaje sens tej powieści. Mówi ona nam bowiem po prostu tyle. W ogóle historia nie jest ważna. Ważne jest tylko to, jak ją zapamiętamy. Nie jest ważne, jak naprawdę coś wyglądało, a tylko jak będziemy to pamiętać. W tym filmie II Rzeczpospolita jest chyba najczarniejszym obrazem, jaki można sobie wyobrazić. Tak źle chyba to nie wyglądało. Ale chyba nie wyglądało również to tak dobrze, jak my sobie to dzisiaj wyobrażamy.
Zapraszam Państwa na film Celuloza. Thank you.